Cześć! Więc dzisiaj mam dla was unboxing pewnej paczki, a ta paczka nie jest zwykłą paczką, jest, ale można powiedzieć, że dzisiaj otworzyłem sobie paczkę od mojego widza, tak jakby. Oła. Oh no. To jest brokat jak coś. Ta paczka jest ogromna. Dodatkowo z mojej paczki sypie się brokat, także jak widzę ten brokat, to widzę mój pierwszy odcinek z paczkiem od widzów. O mój Boże. Przygotowałem się, więc jakiś czas temu przeglądałem sobie Vinted i znalazłem lalkę Frankie z serii Killer Style, jeśli dobrze pamiętam. I zamówiłem ją i okazało się, iż tą lalkę sprzedaje mój widz, Marcel. I Marcel spytał się mnie, czy mogę tą paczkę nagrać, ponieważ w tej paczce będzie coś więcej niż lalka. Już wiemy, że jestem brokat. Mam nadzieję, że nie posypałeś lalki brokatem, bo się popłaczę. I nagrywam ten filmik na szybko przed pójściem do pracy, żeby móc tą paczkę potwierdzić aplikacji Vinted, że jest gites. Mam nadzieję. Także tak, paczka jest ogromna i mój kadr i świetlenie tego nie ogarniają. Także otwórzmy to. Matko, czemu to śledzenie jest takie kijowe? Dlaczego? Boję się, że lalka będzie psana w brokacie, bo brokat się sypie z paczki. To nie byłoby fajne. Okej, dobra. Nie patrzę. Okej, co to jest? O mój Boże! O nie, to jest brokać. Więc dostaliśmy... Okej. Fun fact, planowałem to kupić. Planowałem kupić ten cały zestaw jako nowy w pudełku, ale slay. Nie jest on w złym stanie, oprócz tego, że jest w brokacie. Super. Dzięki! Moje emocje są teraz zmieszane, bo jest fajnie, bo to jest zestaw, który chciałem kupić ostatnio. Ale czemu brokat? Dosłownie ten filmik będzie się prosił o Edita z moją pierwszą paczką od widzów i Tom, gdzie wysypuję na siebie bodajże brokat. I teraz jeszcze dać tą scenę. Dobra, dalej. O mój... O no... Okej, więc dostałem mikrofon od Kasty. Szkoda, że nie mam samej Kasty, ale dziękuję. Hej, więc montuję teraz ten odcinek i wiem, że wyglądam jak najgorszy żul. Sorry. Ale montuję teraz ten filmik i jakby... co do tego mikrofonu okazało się, iż nie jest on dla mnie. Nigdy w tej paczce nie miał być. Po prostu wpadł do paczki przypadkiem. Także... nie piszcie mi w komentarzu, czy wam go sprzedam, bo nie będę go niedługo miał, bo go będę musiał odesłać. Także tak, tak to wygląda. Ten mikrofon nie jest dla mnie, jest tam przypadkiem. Ale i tak cieszę się jak głupi z tego mikrofonu w odcinku, więc... Także tak to wygląda. Ale teraz mogę sobie przynajmniej kupić kastę bez mikrofonu i będę miał mikrofon. Stonks. Mamy tutaj wanienkę dla Draculory, która jest cała w brokacie. Super. Dziękuję. O, to chyba jeszcze nie wszystko. Dostałem stereopian. Zabywam ASMR. Już. Dobra, więc brokat jest wszędzie. Chyba go nie uniknę. O, no! Będę go przez miesiąc sprzątał z tego łóżka. Dobra, więc mamy Frankę. Gdzie są jej ręce? Halo. O! Okej, więc dostałem szczotkę. Kolejną do kolekcji. To jest chyba element do tego zestawiku z tą całą łazienką, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejna szczotka. I jeszcze jedna. Dostałem jeszcze lampę bodajże od Claudinzy 13 życzeń. Spoko, fajnie. Dziękuję. Kolejne ubranko dla Franki. Dziękuję w ogóle za takie super gratisy, ale czemu to brokat? Okej, to jest sukienka chyba od Draculory, nie jestem pewny. Spodnie dla Franki. I tutaj w środku mamy resztę rzeczy dla Franki plus przedramię dla Kasty albo Venus. I kolczyk, ponieważ ta lalka miała tylko jeden kolczyk. Dodatkowo dostałem karteczkę z Wings. Trochę się pogniotła, ale myślę, że mogę ją wyprostować, dziękuję. Mamy jeszcze jedną karteczkę, także z Wings. I o, są dwie. O, ona jest brokatowa, gdybym chodził do podstawówki, to byłby już szpam, naprawdę. Dalej w paczce nic nie ma, prócz brokatu. Zabywam ASMR. Okej, więc wysprzątałem większość brokatu, ale wciąż go jeszcze gdzieś widzę. Głównie na sobie. Jeśli ktoś będzie chętny na zrobienie jakiejś paczki dla mnie, chętnie taką paczkę przyjmę, możemy się nawet jakoś zmówić na wysyłkę. Ale błagam was, bez brokatu. Ubranka odłóżmy na bok. Głównym faktem, dlaczego kupiłem właśnie tą lalkę, ponieważ kupiłem tą lalkę, tą samą lalkę dwa razy, jest ten mały elemencik. To. Ponieważ moja lalka
Tego nie ma. Okej, więc Frankie, prócz tego, że jest w brokacie, ma włosy, które nie wiem, czy one były po prostu myte, czy mają w sobie klej, ale są one jakby wilgotne, ale jednocześnie nie są wilgotne, jeśli to ma jakikolwiek sens. Czuć, że tak, że coś w nich jest. Stawy nie są w złym stanie, są okej, trzymają się. Lalka jest trochę brudna, oczywiście brokacie. Ogólnie lalka nie jest w złym stanie. Myślę, że zrobiłem filmik, w którym będę te lalki mył, ale tę lalkę będę mył jeszcze przed odcinkiem, żeby pozbyć się brokatu z niej. Myślę, że użyję jej ciałka dla mojej Franki, ponieważ moja Franki nie może ruszać głową na boki? Pokazałbym wam to, ale brokat. Karteczki, jak kartet. Okej, tu jeszcze jedna karteczka jest. Czy są dwustronne? To są dwie. O, ja tego nie widziałem. Dziękuję. Aż trochę żałuję, że sprzedałem moje wszystkie lalki Witch. Może kiedyś je kupię znowu. Szczerze, jestem mega zadowolony z tej toaletki. Miałem dosłownie kupić sobie ten zestaw jako nowy. Wow. Nie jest idealny, bo drzwi są troszkę przebarwione, ale nie będę narzekał. Ten element wydaje mi się, że ma pójść na wannę z boku. Jako trzymadełko do mydełka i w ogóle. Albo i nie, bo to nie chcę w to. Napiszcie mi, czy to jest na pewno element od tego zestawu. Albo i jest. Napiszcie. Wanienka wygląda uroczo i nie ma ona zbyt wielu wad. Jest troszeczkę przebarwiona na przodzie, ale wygląda cute. I serio chciałem ten prezent sobie kupić ostatnio. Już nie muszę. Dzięki! Jestem mega podjarany faktem, że mam rączki dla Franki, które mają inny odlew, ponieważ ten odlew jest cudowny. Już szukałem go długo dla mojej Drakulory, ponieważ nagle nikt go nie miał w sprzedaży, ale udało mi się kupić i teraz mam kolejny. Super. Schowam resztę rzeczy do torby. Jeśli chodzi o Franki, możecie się za jakiś czas spodziewać odcinka z mycia obydwu lalek. Bardzo podoba mi się jej twarz. Jest przeurocza. A mimo tego, iż postanowiłem, że będę zbierał wszystkie lalki Franki, to idzie mi to mega, mega, mega opornie, ponieważ nigdy nie mogę znaleźć Franki w dobrym stanie. Także tak, mega dziękuję za te gratisy, tak to mogę nazwać, myślę. Jeśli ktoś kiedyś będzie chętny na jakąś paczkę dla mnie, to piszcie do mnie na Instagramie albo w komentarzu. Zmówimy się. Tylko proszę, bez brokatu, bo się popłaczę. Także tak, jak kończy ten odcinek? Mega dziękuję jeszcze raz za paczkę. Link do Vinted Marcela postaram się dać wam w komentarzu, jeśli nie zapomnę. Mega dziękuję za obejrzenie i za paczuszkę. To było tyle. Cześć na razie. Pa, pa. Tak, off topic, ale przez chwilę myślałem, że to jest papieros.